No dobrze, wobec tego teraz propozycje dużego ekranu. Właśnie będziemy rozmawiać o walentynkach. Ze mną Adam Czuk, witam cię bardzo serdecznie. Witam. No więc właśnie, czy warto wybrać się do multikina na walentynki i dlaczego? Zawsze warto się wybrać do multikina, a walentynki to już w ogóle jest taki wyjątkowy czas, kiedy spora część poznaniaków chętnie przychodzi do kina obejrzeć dobry film. Przygotowaliśmy jak co roku trochę atrakcji dla zakochanych par. Już dzisiaj o godzinie 18 jeszcze szybko można podejść do Starego Browaru. Tam opera Romeo i Julia dla zakochanych. Taka, no myślę, wyjątkowa atrakcja na dużym ekranie, żeby zobaczyć tą miłosną historię. A to dzisiaj ostatnia okazja? To dzisiaj niestety ostatnia okazja. To dzisiaj ostatnia okazja. Jutro środa, środy z Orange Multikinie, także dwa w cenie jednego. Myślę, że też atrakcyjna studentów oferta. Studentów zachęcimy do tego, żeby się pojawili. Dokładnie. Jutro w kinie. W czwartek no to już same walentynki. Repertuar myślę tak skrojony, tak dobrany, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Te filmy będą dosyć długo grane w tym dniu, także można do późnych godzin nocnych oglądać filmy. No i w piątek maraton walentynkowy o godzinie 22 we wszystkich trzech multikinach w Poznaniu będzie można zobaczyć maraton walentynkowy z fajnymi filmami, jako taki można powiedzieć sztandarowy film poradnik pozytywnego myślenia, premiera, która weszła w miniony piątek. Też takie filmy jak Drive, Kochankowie z Księżyca czy Café de Flore. Także ciekawe pozycje, każdy znajdzie coś dla siebie. No właśnie, poradnik pozytywnego myślenia. Jak oceniasz ten film? Bo ja być może nie miałam dnia, ale wiem, że zasiadłam do tego filmu i jakoś tak bardzo mnie nie zainteresował. To film, który łamie taki stereotyp komedii romantycznej. On jest dosyć, ta historia się powoli toczy, nie ma może jakichś błyskotliwych dialogów, takich, z którym od razu wybuchamy śmiechem, bo jest to trochę taki komediodramat, można powiedzieć, no bo ta historia na początku no, dramatyczna, tak? Tego głównego bohatera porzuca żona, ląduje w szpitalu psychiatrycznym, wychodzi. No i powoli ta przyjaźń między kobietą a mężczyzną, a później zauroczenie i można powiedzieć miłość powoli dochodzi do takiego kulminacyjnego punktu filmu. Na pewno nie jest to taka standardowa komedia romantyczna. No nie. To na pewno nie, ale właśnie no, genialna gra aktorów moim zdaniem powinna też przyciągnąć. Świetna obsada przede wszystkim. Tak. Także ja bym się skłonił do tego filmu i myślę, że jest to od wielu lat taka trochę inna komedia romantyczna, inny taki film na walentynki, ale myślę, że ciekawy. Czy to jest właśnie poradnik pozytywnego myślenia, czy to jest ten film, który jest na pierwszym miejscu na tej liście? Myślę, że walentynkowej to będzie na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałaś, Ci podejrzani zakochani, tak? No to film, który już od dłuższego czasu polska jest produkcja. Grany, polska produkcja. Jest film nieulotny, też polska produkcja. W piątek wchodzi Szklana pułapka 5, także panowie będą pewnie chcieli panie na ten film wziąć, bo trochę tak sensacyjnie te walentynki spędzić. Tak jak wspomniałem, każdy pewnie jakiś tam film dobiera pod siebie, a repertuar jest ciekawy. W czwartek, 14 lutego w walentynki, tylko i wyłącznie w multikinie będzie można zobaczyć filmy romantyczne i komedie romantyczne. Nie. No, tutaj ten wachlarz filmów jest szeroki. Filmów, które może odbiegają trochę od komedii romantycznych i od w ogóle romantycznych filmów. To przecież film Drogówka, też polska produkcja, bardzo dobre recenzje zbierająca. Mamy też film Django, który już od dłuższego czasu gramy, o którym ostatnio wspominaliśmy w naszym poprzednim programie. No, rewelacyjny film. No właśnie, także o tych nowościach i premierach na pewno jeszcze będziemy mówić, ale też wspomniałeś o piątek.
piątku. Piątek to taki maraton, maraton jeszcze walentynkowy. Tak, tak, to jest maraton jeszcze walentynkowy. My dobieraliśmy też, myślę, trochę dla, pod każdego, bo może film Drive nie kojarzy się bardzo walentynkowo, ale też zbierał dobre recenzje. Chcieliśmy dobrać ten repertuar, żeby był dosyć ciekawy, żeby nie był taki już trochę przynudzający, może nie do końca taki pod te komedie romantyczne, cały czas pod ten sam temat. Maraton o godzinie 22, tak jak standardowo maratony w Multikinie, no i do samego rana się bawimy. Super, bardzo fajnie, wobec tego, moi drodzy, zapraszamy Was oczywiście do Multikina i w czwartek, i w piątek, a teraz króciutka przerwa i widzimy się za chwilę. Do zobaczenia.